Historyczka sztuki, sinolożka, podróżniczka, reżyserka i operatorka filmów dokumentalnych. Autorka wielu książek. Tak wielu, że sama nie potrafi ich zliczyć. I programów telewizyjnych, których było ponad 300. Zawdzięczam jej tak wiele, że mówię o niej moja podróżnicza mama. Elżbieta Dzikowska. Kobieta, która przemierzała świat, zanim to było modne. Dla mnie jesteś uosobieniem takich słów chce mi się. Chce mi się. Mi się chce. Jak mnie pytają, czy ja żyję wspomnieniami, tyle pani przeżyła, ma pani o czym myśleć. Ja mówię, ja nie żyję wspomnieniami, ja żyję przyszłością. Najważniejsze jest nie to, co było, choć było fantastyczne, ale to, co jest i to, co będzie, tak. Ale co byś powiedziała ludziom, którym jednak się nie chce? Że im współczuję. Współczuję ludziom, którym się nie chce i zachęcam, żeby mi się chciało, żeby mieli w sobie ciekawość i realizowali swoje marzenia. Trzeba marzyć i starać się te marzenia zrealizować. Więcej? Więcej, więcej, więcej. Czego? Wszystkiego. Dalej to spotkania z ludźmi, którym się chce. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić.